Jedną trzecią naszego życia spędzamy śniąc. A więc jest dużo czasu, żeby Bóg do nas mówił, ponieważ my tak jesteśmy w życiu zajęci, że wiele razy nie mamy czasu dla Boga. Wielu z was, którzy tutaj jesteście, jest śniącymi. Ale jest jeden problem. Problem jest wiele razy w zrozumieniu snu, co wiąże się z interpretacją. Jeśli interpretacja nie jest właściwa, my nie jesteśmy w stanie korzystać z błogosławieństwa tego snu. Pozwolę sobie zacząć pewną historią człowieka, który nie przykłada uwagi do snów. Wielebny Gordon pewnej nocy przyśniło mu się coś, co zmieniło całą jego służbę. Opowieść jest długa, ale postaram się ją skrócić. Był sobotni wieczór, przygotowywał się do kazania, zasnął i miał sen. Znalazł się na niedzielnym nabożeństwie, stał przed ludźmi, gotowy do rozpoczęcia kazania, kiedy wszedł jakiś mężczyzna. Powoli szedł, moi drodzy, patrzył w jedną, w drugą stronę, usiłując poprosić kogoś, żeby ktoś mu ustąpił miejsce. Tak doszedł do połowy kościoła i wreszcie jeden z mężczyzn powstał i zaoferował mu miejsce w ławce. Wszystko było takie wyraźne w tym człowieku. Łatwe do zapamiętania. Czyli Bóg w tym śnie zwrócił uwagę Gordona, baptystycznego pastora z Bostonu, na każdy szczegół związany z tą osobą, z tym mężczyzną. Oraz miejsce, gdzie usiadł. Wiedział, że twarz tego mężczyzny miała takie znamiona powagi. Bóg często pokazuje nam pewien stan emocjonalny osoby w śnie. Również zobaczył, że był taki głęboki smutek w nim. Ale była niesamowita pokora, skromnie ubrany. Mógłbyś powiedzieć, zwykły człowiek. Od początku nabożeństwa do końca zwracał pewną uwagę z szacunkiem na kaznodzieję, ten mężczyzna. A kiedy on zaczął głosić kazanie, jego uwagę zaczął przykuwać właśnie ten mężczyzna. Nie był w stanie oderwać od niego wzroku. Kiedy odrywał, znowu jego wzrok wracał do tego mężczyzny. To znaczy, że jego uwaga była skupiona na nim. I sobie zadał pytanie, kim może być ten obcy człowiek? I postanowił dowiedzieć się tego, idąc do niego i zawierając znajomość po nabożeństwie. Ale ludzie zaczęli do niego podchodzić i nie zdążył do niego dojść, bo on już opuścił kościół. Mężczyzna, który siedział obok niego, jednak jeszcze nie wyszedł. On podszedł do niego, bardzo przejęty, i spytał się, czy pan mi może powiedzieć, kim był ten obcy mężczyzna, który dzisiaj rano siedział w ławce? I on odparł, jak to? Pan go nie zna? To jest Jezus z Nazaretu. Ogromnie rozczarowany powiedziałem, drogi panie, czemuż pozwolił mu pan odejść, nie przedstawiając mi go? Ja tak bardzo pragnąłem z nim porozmawiać. A wtedy mężczyzna powiedział, proszę się nie martwić. Pojawi się dziś. I nie ma wątpliwości, że przyjdzie znowu. Wtedy on pomyślał sobie, sam Pan, do którego należy, któremu służy, dziś słuchał jego kazania. Co ja takiego mówiłem? Czy ja głosiłem na jakiś popularny temat, aby pogłaskać ucho słuchacza? O nie, chwała Bogu, dzisiaj mówiłem o nim.
Nawet jeśli zrobiłem to w niedoskonały sposób, to dzisiaj głosiłem rano Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ale chwileczkę, w jakim duchu ja głosiłem? Czy był to Chrystus ukrzyżowany, głoszony w ukrzyżowany sposób? Czy też kaznodzieja, sławiąc Chrystusa, wywyższał siebie? O to wszystko chciałem pytać brata, obok który siedział, Pana. Czy podzielił się z nim swoimi wrażeniami odnośnie nabożeństwa? Ale trochę się wstydził. Zaczął zadawać sobie kolejne pytania. Co on sobie pomyślał o tym kościele? Jak mu ten kościół się podobał? A jak mu się to uwielbienie podobało? Jakie wrażenie zrobiła na nim ta muzyka? Gdybym tylko mógł wiedzieć, że on nie odszedł niezadowolony, że nie powstrzyma swoich nóg przed powrotem do tego miejsca. Widzisz, jedna myśl zadomowiła się w jego umyśle, była pocieszająca i niepokojąca. Pojawił się dziś i nie ma wątpliwości, że przyjdzie znowu. Powtarzał te słowa, rozważając, budził się z tym słowem. To słowo zostało zapieczętowane w jego sercu. Wielebny Gordon wyznał, że w efekcie tego snu nigdy nie głosił kazań tak, by podobać się ludziom. Głosił raczej, jakby jego słuchaczem był sam Pan Jezus. I jemu tylko i wyłącznie chciał się podobać. Sny, jak widzicie, mają moc. Ten sen przemienił jego życie, przemienił jego sposób myślenia, przemienił jego serce. Jest to nie tylko forma komunikacji, ale to jest działanie żywego Boga, szczególnie kiedy sny są rzeczywiste. To znaczy w nich objawia się sam Bóg i jego aniołowie. Dzisiaj zapraszam nas, abyśmy otworzyli się na świat snów, Bożych snów, gdzie Bóg mówi do nas, mówił do nas i chce mówić do nas. Starajmy się pamiętać, co On mówi, obserwować, jak Twoje i moje życie zmienia się w miarę, jak odpowiesz na ten sen. Zaczęłam celowo tym snem, ponieważ nie chcę głosić ani nauczać w tym miejscu czegoś, co nie jest z objawienia Bożego. Amen. Chcę się podobać Jezusowi. Kocham was, Chrystusie, ale dla mnie najważniejszy jest Jezus. Co on sobie o tych wykładach myśli? Co on sobie o tym głoszeniu myśli? Czy Jezus jest ze mnie zadowolony? A więc Słowo Boże mówi, że Pan Bóg wyposażył nas w zdolność odbierania obrazów sennych i używa tej umiejętności, aby się z nami komunikować. Badania medyczne dowodzą, że nie ma ludzi, którzy nie śnią. Z wyjątkiem osób z głębokimi zaburzeniami psychicznymi. Chociaż to nie ma reguły. Gdy sądzimy, że nie mamy snów, to tak naprawdę nie pamiętamy ich wiele razy. Bo nie zapisaliśmy ich. Nie zwróciliśmy na nie uwagi. Sny pochodzące z duszy wielokrotnie, niestety towarzyszące nam, wynikają z naszych doświadczeń emocjonalnych, przeżyć, intensywnego rozmyślania nad jakimś problemem, rozwiązaniem. Salomon mówi, gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa. A więc tu nie chodzi o to, żeby wiele śnić, ale żeby odebrać sny, które są od Boga.
Dlatego doszukiwanie się znaczenia w każdym śnie nie jest mądre. Bo nie każdy sen jest od Boga. Jeśli jesteśmy chorzy i zażywamy leki, ja na przykład, kiedy choruję na grypę czy inną infekcję, zawsze przed tym mam sny, że jestem ścigana. I to jest dla mnie notoryczne. To znaczy, że ja już w ogóle do tego nie przywiązuję wagi. Jeśli jesteśmy chorzy i zażywamy leki, to może również wpływać na treść naszych snów. Kiedy przyjmujemy różne leki, moi drodzy, szczególnie hormonalne, na cukrzycę, to ma wpływ na sny. Więc kiedy przyjmujemy również substancje szkodliwe, jak alkohol, narkotyki, to upośledza w zasadniczy sposób rytm i fazę snu. Pragnienia oraz tęsknoty naszego serca również mają ujście w śnie. Często są to zwane sny matrymonialne. Spotkałeś w pracy fajną dziewczynę i zaraz pojawia ci się przez kolejne tygodnie kilka snów, że ona jest twoją żoną. A potem okazuje się, że ona ma chłopaka i to poważne zamiary. Dlatego sen, w którym nigdy nie widziałeś osoby, jest snem nakierowującym, to trzeba to zbadać. Amen. Czy ta osoba jest dla ciebie. Ale jeśli znasz osobę, zwykle sny niestety nas takie rozczarowują. Nieprzyjaciel potrafi przenikać do sfery śnienia. Niektóre sny są efektem działania diabła. Mówimy o źródle demonicznym. Jest źródło duszewne i są sny z ducha, który chce nas straszyć, dręczyć i przytłaczać poczuciem braku nadziei. Wielokrotnie, kiedy się zakochujesz, masz różne sny erotyczne i seksualne związane z tą osobą, wynikające ze sfery waszych, twoich emocji. To jest sfera duszy. Bądź bardzo ostrożny, żeby przyjmować to jako prawdę. Nieprzyjaciel, jak powiedziałam, potrafi przenikać do sfery śnienia, jeśli osoba daje mu do siebie przystęp poprzez trwanie w grzechu. Dlatego słuszną rzeczą jest badać swoje serce przed snem, pokutować z pewnych niebożych myśli, zachowań, postaw, motywów, cokolwiek Bóg pokazuje ci. Scenariuszom, które się pojawiają w tego rodzaju snach, należy się przeciwstawić. I w miejsce tych złych scenariuszy trzeba ogłaszać 180 stopni dobre rzeczy. To tak, jakbyś odwrócił to 180 stopni. Jeśli śniłeś i w tym śnie był strach, odwrócisz 180 stopni i ogłaszasz Bożą odwagę, Bożą miłość, której nie ma lęku. Amen. Boże zamierzenia. Jeśli wiemy, że w jakiejś dziedzinie życia otworzyliśmy wrogowi drzwi, to potrzebujemy odwrócić się od tego grzechu czy zaniedbania. Przyjąć Boże przebaczenie, ogłaszać cudowny Boży plan dla mnie i że On mnie kocha. Sny od diabła pojawiają się często w ciemnych lub szarych kolorach. Szary kolor często mówi o zwiedzeniu tak zwanym. Dzieje się w trakcie złowrogiej nocy i charakteryzuje się atmosferą lęku albo smutku. Pamiętam pewien sen, ostrzegawszy sen, kiedy Bóg ostrzegał mnie, kiedy byłam w budynku, uciekałam, ktoś mnie gonił. Wiedziałam, że jest to przyszły pastor, któremu oddam pracę. I Bóg mnie ostrzegł, żebym nie oddawała mu pracy. Ale ja byłam przestraszona, zlękniona, wydostałam się z tego budynku, jakbym była wyrzucona. Bóg mnie ostrzegł. Niestety, nie zastosowałam tego snu w moim życiu. Byłam bardzo zmęczona, nie chciałam być pastorem. Kiedy kościół zrósł, oddałam ten kościół innemu człowiekowi.
nie przyjęłam ostrzeżenia od Boga, za co bardzo zapłaciłam wielką cenę. A więc sny od Boga trzeba zastosować. Więc często, kiedy budzisz się po takim śnie, nazywamy też go koszmarami, jesteś zlany potem, jesteś przestraszony, w ogóle atmosfera w pokoju jest siekierę włożyć, tak? Przerażony. Wtedy radzę ci włączyć chrześcijańską muzykę, ogłosić krew Jezusa nad tobą, nad tym miejscem. Amen. Wezwać imienia Pańskiego nad tobą i złamać moc tych koszmarów w imieniu Jezus. I modlić się na językach. Kiedy twoje serce się uspokoi, kładź się spać. Te sny mają to do siebie, że kiedy ty się budzisz, ty w ogóle nie masz nadziei na rozwiązanie twojego życia, problemu, w chorobie czy w innych rzeczach. Natomiast sny od Pana Boga są osobistym listem, ja nazywam miłosnym, który Bóg wysyła każdej nocy do wielu ludzi, puka do twojego serca i chce ci powiedzieć, że cię kocha. Bo wiesz, jak on chce z tobą rozmawiać, to znaczy, że jest z tobą zainteresowany. Wow. Widzisz, sny od Boga to tak cię zachęcają, tak podnoszą na duchu, że ty mówisz, ja jeszcze chcę. Ja jeszcze chcę. Amen. Duch Święty w trakcie snu koryguje nasze zachowanie, postawy. Tam nie postawia ciebie w takim miejscu zdołowania, przygniecenia, smutku. Boże sny dają ci taką życiową energię, tak jak wstajesz rano, to tak jesteś napompowany, rozumiesz? Żebyś po prostu przywrócił cały świat. Słowem Bożym. Amen. One są pełne kolorów, bo Bóg kocha kolory. Amen. Wiecie, ja miałam kilka razy potwierdzenie proroctwa przez nagle pojawienie się tęczy na niebie. Jak mam czasami sny, to myślę, że tam wiele snów to zawiera kolory tęczy. Amen. Ale jak kiedyś byłam zabrana do nieba, to przyszło to moje zrozumienie. Tam są takie kolory i odcienie kolorów, ja nie widziałam ich na ziemi. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy nas miłują. Amen. Dlaczego Bóg mówi przez sny? Możemy sobie zadać pytanie. Słowa sen, śnić pojawiają się w Biblii 800 razy. To jest trochę. W odniesieniu do konkretnych snów i Bożego działania przez sen pojawiają się 300 razy. Nasz niebiański Ojciec, kochający, to jest sposób, w jaki chce nam powiedzieć, że jest obecny w naszym życiu. Musisz wiedzieć, że Bóg posyła sny do ludzi wierzących i niewierzących. Ja wiele razy interpretuję sny ludzi niewierzących. I przez interpretację oni zostają zbawieni. Bo oni mi zadają pytanie, a skąd ty to wiesz? A ja mówię, to Bóg zinterpretował twój sen. Bo tak jak Józef powiedział, bo interpretacja należy do Pana. Amen. Więc na przykład sen Faraona. Przecież był niewierzący, tak? Nie był Izraelitą, był poganinem. W księdze Joba czytamy, wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śnią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich, ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu, uchronić męża od pychy. Co za ładunek. Bóg pracuje nad naszym sercem w czasie snu. Nad naszym sercem. Usuwa z nas to, co powinno być usunięte. Jest to rodzaj snu uzdrawiającego i uwalniającego. Sny zresztą, jeden sen może zawierać kilka rodzajów snu. Zachowuje jego duszę od grobu,
a jego życie od śmiertelnego pocisku. Czyli daje nam świętą ochronę poprzez ostrzeżenie. W snach Bóg objawia nam swoje plany, ostrzega przed błędnymi drogami, ale często na to nie zwracamy uwagi. On się nie zniechęca i posyła kolejne sny. O jakiej treści podobnej? Bo nie przyjęliśmy i nie zainteresowaliśmy się poprzednim snem. Dopóki nie zrozumiemy jego wiadomości i nie powiemy amen, dziękuję Ci Jezu, że do mnie mówisz. Stąd wiele ludzi ma sny powtarzające się od wielu lat. W Biblii mamy różne kategorie, o czym będziemy mówić na następnych sesjach. Bardzo głęboko. Sny na przykład o powołaniu. Pamiętam mój pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Miałam 3 kolejne sny rzeczywiste. Ja nazywam sny, gdzie była chwała Boża. Sam Bóg przyszedł w śnie. Amen. Widzisz, ja miałam sen i wizję tak zwaną panoramiczną oraz wizję rozłożoną w czasie. 5 lat trwała wizja rozłożona w czasie, kolejne obrazy, zanim ostateczny obraz był obrazem Greenpointu, literalnie tym samym, gdzie wylądowałam. Amen. Ale miałam też sen. W tym śnie rzeczywistym siedziałam na krześle tronowym, takim o wiele piękniejszym niż to. I pamiętam wyraźnie, moje ręce były położone na oparcie, ono miało z jednej, z drugiej strony. I widziałam ręce Jezusa, jak wkładają mi koronę na głowę. A potem podszedł do mnie przenikliwy wzrok. Kiedy wyszłam z tego snu, płakałam w duchu kilka godzin. Nie mogłam się ruszyć, byłam w chwale Bożej. 6 godzin. Podał mi berło. Amen. Zrozumiałam, że Bóg udziela mi swojego autorytetu, że posyła mnie do Stanów Zjednoczonych, aby zbudować kościół wśród Polonii. Amen. Dlaczego ja miałam taki sen? Ponieważ były ogromne trudności od początku. Nikomu przez ileś lat nie udało się zbudować kościoła. Więc ten kościół powstał dzięki Bożej łasce. Ja z moją siostrą powiedziałam tak. Angielskiego nie znałyśmy. Spakowałyśmy walizki i wyjechałyśmy. I Bóg przeprowadził nas z New Jersey do ponadnaturalny sposób na Greenpoint. I ja zobaczyłam, że to jest to samo miejsce z wizji. Widzicie, ja jestem już zmęczona słuchaniem od ludzi wizji z ciała, że aż paruję. Amen. Bóg jak coś daje, sen czy wizję, to ma konkretny cel, konkretne działanie. Amen. On nie daje snu czy wizji, aby dać ci sen i wizję. Amen. Więc on daje sny z instrukcjami. Pamiętam, kiedy pojechałam do Petersburga, bo mnie zaprosili tam, żeby prowadzić konferencję uwielbienia. A to jest ciekawe, bo to było po namaszczeniu przez Ruth Helfin, kiedy byłam u niej na obozie. Moi drodzy, i od razu mnie zaproszono tam. To ja mieszkałam u jednej rodziny i na koniec miałam sen. I ten sen był snem osobistym. Nazywa się wewnętrznym. Gdzie były instrukcje dla mnie w postaci albumu, gdzie widziałam zdjęcia i w środku albumu było włożone zdjęcie, a album należał do jednego człowieka. Nie widziałam jego twarzy.
Była rozmowa z moją siostrą odnośnie tego człowieka. I wreszcie spotykam się z moją pastorową i ona mówi, jest dla ciebie przesyłka. A ja mówię, ale ja nie czekam na przesyłkę. Ona mówi, tam jest pierścień z diamentami i perłami. Ciekawe jest, bo to są moje ulubione kamienie. Amen. Tam Bóg mówił na temat uzdrowienia i osobistego mojego życia. Pamiętamy, że sny ostrzegawcze są dla nas wybawieniem. Pamiętam, ja się zaręczyłam, ja byłam strasznie pod wpływem ludzi z kościoła. Oni mieli sny, że to ma być mąż dla mnie. Ja mówię, to ja się zaręczę i wtedy się okaże, czy to jest człowiek dla mnie, czy nie. Bo wtedy Bóg będzie miał prawo mocniej ingerować w życie tego człowieka. I wtedy mam sen na jawie. To tak jakby się zdrzemnął. Do moich drzwi wchodzi człowiek, otwiera i ja mówię, ubrany w garnitur, co ty tu robisz? A mi siostra dała klucze. I ten człowiek, i ja mówię do niego, ale ty jesteś złodziejem. Bo ty bezprawnie tu wchodzisz. I on, ten człowiek, mi wszedł do łazienki. Ja robiłam wtedy remont nowego mieszkania. Ale ja mówię, przecież ty chcesz mnie zabić. Ty jesteś mordercą. I wreszcie staję w mojej sypialni i człowiek zamienia się w piękną blondynkę, krótka włosy. Ja mówię, ty jesteś oszustem, ty jesteś kłamcą. I zamienia się ta owa piękna dziewczyna w szmatę brudną. Ja otwieram drzwi i wyrzucam tą szmatę. I dla mnie jest jasne, że mój narzeczony mnie zdradza. Zobaczono go z piękną blondynką, krótkie włosy, tak jak określiłam. Amen. I stało się. Bóg mnie uchronił. 3 razy uchronił mnie przed niebożym małżeństwem. Poprzez sny prorocze. Mówimy o wadze snów proroczych. Amen. Śni jedna osoba o jednej dziewczynie, która siedzi sobie w barze, w chrześcijance, króciutka, taka bardzo króciutka spódniczka, duży dekoldzik i popija piwkiem. I ja mówię, duch wszeteczny atakuje tę osobę. Trzeba się o nią modlić. Co ja mam z tym snem zrobić? Bóg kładzie ci na serce, aby modlić się o tę osobę. Amen. Bo jest w zagrożeniu. Każdy z wymienionych tych typów snu wykonuje inną pracę w naszym sercu i życiu. Bóg mówi do ludzi w sposób indywidualny, ale używa symboliki. Jeśli sny są literalne, takie sny ja mam, to będziesz musiał zapłacić dużą cenę. Jak ja mam sen, to ja dosłownie wiem, o co chodzi. Amen. A jak jest symbolika, jest bardzo prosta u mnie. Ja też wiem, o co chodzi. Amen. Ale czasami są bardzo zawiłe sny, jeśli chodzi o symbolikę. Dlatego zapraszam wszystkich do studiowania Słowa Bożego. Bo symbolika, którą używasz w snach, ona musi mieć potwierdzenie w Słowie Bożym. Bo na przykład, kiedy ja śnię o róży w moim śnie, to dla mnie ona oznacza pewną organizację, która ma w swoim logo róże. Ale dla innego może oznaczać symbol miłości. A ja na przykład, kiedy śnię o kocie, a miałam kilka takich snów, to dla mnie to są czary. Kiedy moja mamusia umarła, ja miałam 3 sny. Pierwszy sen, że koty atakowały moją mamę i prawie że ją pożarły. I ja widziałam, że moja mama, jest zagrożone jest jej życie. A potem następny sen, przed śmiercią dzień, miałam sen i nocne widzenie. To znaczy obudziłam się i tak zwane widzenie z otwartymi oczami. Zobaczyłam na ścianie wielkiego kota i zobaczyłam, że w tym jest śmierć. I poszłam do mamusi rano, ona nie żyła.
Więc dla mnie, kiedy modlę się o narody, często w widzeniu, kiedy widzę kota, modlę się o czary. Ale jak ktoś lubi koty, bo ja nie lubię. Wspaniałe Boże stworzenia, błogosławię. Ale koty są dla mnie fałszywe. Amen. Jeśli bym czasami interpretowała w śnie kota jako cechę charakteru, to bym interpretowała jako budę. Tak? Ja natomiast dla kogoś kotek, który jest ulubionym pieszczo, śpi z nim w łóżku, mówi, że to jest jego piecyk, tak? No to on o nim dobrze będzie myślał, tak? Poznanie niektórych symboli, więc o co chcę tu powiedzieć? Symbolika musi się odnieść do ciebie osobiście. Amen. Nie możesz odnosić to do drugiej osoby. A więc poznanie niektórych symboli jest pomocne, ale nigdy nie zastąpi objawienia Ducha Świętego opartego na Bożym Słowie. Trzy razy podkreślić. W Księdze Rodzaju 40, to jest pierwsza Mojżeszowa, 8 werset. Mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam wyłożył. Dzisiaj mamy z tym problem, bo nie mamy Józefów, Danieli w kościele. I dlatego jesteśmy na obozie proroczym, żeby uczyć się interpretowania. Amen. I modlić się o dar interpretacji. Dar interpretacji jest darem łaski, Bóg daje komu chce. Ale dobrze się jest modlić. Amen. Więc rzekł do nich Józef, a czy to nie od Boga należy, do Boga nie należy wykład? Opowiedzcie mi je. Tłumaczenie słów, interpretacji. Opierając się jedynie na symbolice, bez polegania na Ducha Bożego, jest psychologiczną próbą analizy snu. Uwaga. Bez Ducha Świętego jest psychologiczną próbą analizy snu. Wykład snu należy do Boga. Powinniśmy przede wszystkim pytać o Jego wskazówki. Przypowieści Salomona 25:2. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów jest rzecz zbadać. Bóg pragnie, abyśmy Go szukali. Proces odkrywania znaczenia snu. To jest szukanie w tym Boga. I to jest największa fascynacja. Podczas którego bardziej poznajesz Boga i zaciśniasz z Nim relacje. To jest bardziej cenne niż sama interpretacja snu. Pewna osoba miała sen w trudnym okresie jej życia. Bolesny. Zderzyła się z osądem i oczekiwaniami innych. Godzinami wylewała swoje serce przed Bogiem, zmagając się z poczuciem winy i wewnętrznym rozdarciem. I wtedy Bóg dał sen osobisty do jej życia. I w tym śnie ona otrzymała wewnętrzne uzdrowienie. Bo Bóg w snach komunikuje z nami z serca do serca. I czasami trudno nam nawet wyrazić to, czego doświadczamy w śnie. Bo tak naprawdę nie chodzi o sen sam w sobie, ale o relacje z tym, który nas kocha. Każdy dar również wykładu, jak w przypadku Józefa czy Daniela, w oderwaniu od relacji z Bogiem, który jest dawcą, jest jedynie drogocennym kamieniem, ale jest pozbawiony oprawy. Dopiero kiedy my połączymy te dwa elementy razem, pierścień odegra swoją rolę. Nie lekceważmy snów, ale otwórzmy się na niezwykłą przygodę poznawania Bożego serca w śnie. Bo Bóg obficie obdarza umiłowanych, nawet we śnie jest napisane. Sfera naszych sennych doświadczeń zyskuje coraz większą popularność. Dlatego wielu badaczy tego zagadnienia tworzy senniki, czerpiąc niestety wiedzę z różnych wątpliwych źródeł.
Pismo Święte mówi, że w okresie czasów ostatecznych nastąpi wzmożenie aktywności w dziedzinie objawienia świata nadnaturalnego. W całym Kościele na powierzchni ziemi będzie to poruszenie od Boga o charakterze globalnym, zgodnie z proroctwem zawartym w księdze Joela. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Ktoś mi się zapytał, czy to śnienie to jest z powodu tego wersetu to tylko dla starców? Nie. Dla nas wszystkich. Potrzebujemy obdarowanych i pełnych Bożej mądrości nauczycieli, którzy pomogą nam zrozumieć znaki czasów oraz rolę tak zwanych nocnych podpowiedzi Stwórcy. Bóg posługuje się z nami, by przemówić do człowieka, poruszyć go do głębi, zmusić do zatrzymania i zastanowienia się w ogóle nad sensem swojego życia. Co się będzie działo po zakończeniu ziemskiej wędrówki? Jongicz opowiedział, że język Ducha Świętego to są sny i wizje. Sny są jednym z trzech sposobów objawienia wizji, za pomocą której Duch Święty mówi do naszego życia. Wizje mogą pojawiać się w czasie snu, nazywane są wizjami nocnymi. Bardzo częste zjawisko w moim przypadku. Możesz być zbudzony, ale możesz być niezbudzony i mieć wizję w śnie z zamkniętymi oczami. Amen. Wizje są blisko związane, sny są blisko związane z wizjami. Wizje są wtedy, kiedy jesteśmy obudzeni w pełni świadomi. Bóg objawia się prorokowi w widzeniu, przemawia do niego we śnie. Amen. Bóg cię obudza, ale nagle masz zamknięte oczy, nie otwierasz. Wizja zamknięta. Bóg cię obudza w śnie, otwierasz oczy, wizja otwarta. Amen. Często potem znowu zasypiasz i jest kontynuacja tego snu. Amen. Siostra Kasia, bardzo dobrze śniąca, mówię o Bożym działaniu, ona wielokrotnie ma kilka snów następujących po sobie, które są ze sobą spójne. Bóg objawia się prorokowi w widzeniu, przemawia do niego we śnie. Dlatego teraz jesteśmy na tym obozie. Amen. Sny są znakiem, jak widzieliśmy, wylania Ducha Świętego. Orzeł w locie będzie się utrzymywał tak długo, jak będzie wiatr. Jedna osoba o tym śniła. Sny są językiem emocji i zawierają wiele symboli. Wizja odczytywana jest bardziej dosłownie, sny bardziej symbolicznie. Relacja z Bogiem, sercem do serca, ducha do ducha. Niesamowita, jeśli chodzi realność komunikacji z Bogiem. Objawienie wizji jest na trzy różne sposoby. Wizje, transy i sny. Bóg objawia siebie człowiekowi, posługując się oczami swojego serca i udzielając tych snów i wizji. Chce komunikować się z nami poprzez oczy naszego serca. Amen. Ale musimy najpierw rozpoznać tę zdolność w nas i znaczenie, jakie może ono mieć, jeśli oddamy ją Jemu, aby mógł On ją używać. A co dla ciebie by oznaczało sen, który przyszła do mnie siostra z tym krzyżem i opaską? Może powstać? Proszę bardzo. Na głos, tam gdzie stoisz. Nie, nie, powiedz sen. A więc krzyż, dzieło zbawcze, zbawienia, ono nas prowadzi do rzeczy ponadnaturalnych. Amen.
I my jesteśmy w stanie poprzez ponadnaturalne wyposażenie wielbić Boga w każdym narodzie. Amen. To jest bardzo istotne, tak? I Jezus za to umarł, za każdy naród. Amen. I w każdym narodzie ma być uwielbiony. Ty miałaś to którego dnia tutaj? Pierwszego dnia. Więc mówi też, że prawdopodobnie charakter tego obozu jest międzynarodowy. Amen. Druga wizja. Drugą wizję, którą miałam, była w tym samym miejscu, ale widziałam połowę krzyża. I od połowy krzyża widziałam twarz Jezusa, który umierał na krzyżu, miał na sobie koronę cierniową, był cały zakrwawiony. Widziałam dosłownie jego twarz, ale miał na oczach opaskę, miał zasłonięte oczy i nie rozumiałam tego. Co dla was to oznacza? Co może to oznaczać? Jedna wizja może mieć kilka interpretacji. Amen. Amen. Cierpienie, no, był na krzyżu. Amen. Tak. Zresztą pokazuje to na dzieło zbawcze. Cały czas. Amen. On był pokrwawiony na moc krwi Jezusa Chrystusa, która wypływa z krzyża. Tak? Zresztą Bóg powiedział mi osobiście, werbalnie, że mamy obóz zacząć uwielbieniem krwi Jezusa. Amen. I przez to uwielbieniem dzieła zbawczego Chrystusa. Amen. Tak? Do połowy oznaczało, że dla Boga było bardzo ważną rzeczą, żeby zwrócić jej uwagę na twarz Jezusa i na tą też opaskę. Amen. Tak? W jaki sposób można to tak interpretować, tak? Że Jezus nie może już patrzeć na ten grzech, jak umiera, amen, tego świata, tak? Ale moim zdaniem tu jest symbolika głębsza. Jego oczy są przesłonięte, bo ten obóz ma charakter widzieć oczami Boga, a nie wzrokiem naturalnym. Amen. 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 Teraz, moi drodzy, Bóg objawia siebie człowiekowi, sługując się z oczami swojego serca. Amen. I chce komunikować poprzez oczy naszego serca. Nienaturalny wzrok, nienaturalne zmysły. Ale najpierw musimy rozpoznać tę zdolność w nas i znaczenie, jakie ona może mieć dla nas. Jeśli oddamy się Jemu całkowicie, On jest w stanie nas służyć. Namaszczenie jasnowidza nie jest tylko dla proroka, ale dla każdego wierzącego. Bo o jasnowidzu mówiono jako o widzącym. Amen. I wielokrotnie prorocy, którzy uwielbiali Boga, typu Asaf, Gad, Samuel, amen, byli widzącymi. Wspaniale, amen. Józef, Daniel. W związku z tym my widzimy, że to namaszczenie to jest, że oczy są do widzenia, oczy są otwarte na namaszczenia, do widzenia Bożych głębokości. Amen. Im bliżej jesteśmy Boga, tym lepiej widzimy i coraz bardziej Bóg odkrywa rzeczy przed nami. Tego nie można kupić, bo daru się nie kupuje. Ale masz uwielbiać Jezusa i modlić się i czekać na to Jego łaskę. Prorocze jasnowidztwo polega na tym, że prorok widzi obraz, potem opisuje ten obraz w śnie albo widzeniu, a potem próbuje zinterpretować ten obraz. A więc przekaz
objawienia proroczego uwidzącego jest dłuższy czas. Więc nie jest to przekaz spontaniczny, bo on wymaga czasu, zastanowienia się nad przekazaniem wiernym obrazu, nad interpretacją tego i dopiero potem wyłożenie zrozumienia tego. I potem zastosowania tego w naszym życiu. Duch Święty może ci pokazać, co nastąpi, co się stanie. Mamy zdolność zobrazować to, co widzimy. Bóg uczy nas koncentrowania na tym, co jest najistotniejsze. W danym śnie i wizji. Czasami bierzemy Słowo Boże i prosimy Ducha Świętego, aby mówił do nas tym wersetem i pokazał nam rzeczy ukryte. Wiele razy ja mam obrazy w śnie i ja widzę wypisane Słowo Boże. Albo w ogóle jakieś słowo prorocze. Amen. A więc osoba prorok, która ma wiedzę proroczą i słowo prorocze, otwiera swoje usta i wiele razy spontanicznie mówi. Bo Bóg wkłada mu słowo poznania, które przychodzi spontanicznie. A tutaj trzeba się wyciszyć przed Bogiem. Poprosił, aby pokazał ci rzeczy w śnie czy w wizji. Aby namaścił twoje duchowe oczy do widzenia, abyś widział rzeczy, które Duch Święty czyni. Bóg jest mistrzem tkania snów. Wielokrotnie mówi do nas w snach o przeznaczeniu rodzin, narodów, świata i pokazuje skuteczność działania snów w życiu człowieka. I przywraca nam duchowe dziedzictwo, które zostało utracone, bo sny są naszym duchowym dziedzictwem. Zastanawiasz się, czy ten sen ma jakiekolwiek znaczenie. Jeśli tak, to jak? Zastanawiasz się, czy to jest produkt twojej podświadomości, czy to ma jakiś związek z codziennym twoim życiem i przeżyciami, które miałeś wcześniej. Czy to jest sen osobisty, który ma tylko dla ciebie znaczenie, a może ten sen dotyczyć całej rodziny, a może kościoła, a może narodu. Kiedy zastanawiasz się nad snem, myślisz, czy ja rozumiem ten obraz, czy nie? Czy mnie to zaskoczyło w tym śnie, to, co Bóg mi pokazał, czy nie? Czy ja jestem zniechęcony po tym śnie, czy nie? Bóg chce, żebyśmy rozumieli sny, ponieważ wtedy, kiedy rozumiemy, powiedzieliśmy, że ma to wpływ na nasze życie. I On chce odbudowywać ten sposób komunikacji z nami przez sny. Aby twój język snów się rozwinął. Sen to seria myśli, obrazów i emocji, które pojawiają się w naszym umyśle, gdy śpimy. Czasami jest on prosty, ale zwykle jest inaczej. Jeśli sny są inspirowane przez Ducha Świętego, konieczne jest przeprowadzenie analizy, szczególnie kiedy są symboliczne w swojej naturze. Podobnie jak w przypowieściach Jezusa, znaczenie często jest ukryte w śnie. Pan Jezus, kiedy nauczał, wiemy, że często w swojej służbie posługiwał się przypowieściami i tajemnicami. Nie po to, by utrzymywać ludzi w nieświadomości, ale pobudzać ich apetyt, żeby szukali prawdy. Sny i wizje często przemawiają językiem symboli, podobnie jak przypowieści są tajemnicami, które wymagają tak zwanego rozszyfrowania. Rzeczy ukryte są dla boskich zamiarów, są ukrytym celem ich odkrycia. I my mamy je odkryć poprzez interpretację. Kiedy zaczynasz badać sposoby, na jakie Bóg się objawia, musisz być przygotowany, że On przyjdzie i zacznie ci zdradzać tajemnice. Rzeczy, których nie musisz na początku w pełni rozumieć. Ja nie rozumiałam na początku wszystkich rzeczy, ale wraz z dojrzałością w Bogu zrozumienie jest coraz lepsze. W miarę jak w swojej podróży będziesz się posuwał coraz dalej w zdobywaniu ducha mądrości i objawienia, co jest istotną rzeczą, aby modlić się w interpretacji snu o ducha mądrości i objawienia, będziesz coraz bardziej te tajemnice rozumiał i sekrety. Ktoś ci mówi sen, a ty od razu znasz jego znaczenie. I sekrety związane z niebiańskimi snami, wizjami.
Częścią tajemnicy jest rozwijanie w nas umiejętności słuchania Boga. Jezus powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do zboru. Mówi, uważajcie na to, czego słuchajcie. A więc, żeby rozumieć język snu, trzeba bacznie słuchać i bacznie obserwować, co w tym śnie jest. Czyli skupić się uważnie. To jest nadprzyrodzona komunikacja z niebem, pełna tajemnic, planów, Bożych przypowieści. Sny w Biblii pojawiają się już w pierwszej Mojżeszowej, rozwijają się przez całą Biblię aż do objawienia Jana. Ponieważ Bóg jest Bogiem nadprzyrodzonym, porozumiewa się ze swoim ludem przy pomocy nadprzyrodzonych środków. Biblia odnosi się do aniołów ponad 300 razy, a do słowa wizja i sen więcej niż 200 razy. Potrzebujemy być ugruntowani w Słowie Boga i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. W Starym Testamencie język snów jest jednym z ulubionych środków komunikacji wśród Żydów. Rzekł, słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawiam mu się przez widzenia. W snach będę do niego mówić. Amen. Wizje objawiają, kim jest Bóg. Sny z kolei są bardziej osobiste w swej naturze. Wizje objawiają Bożą naturę. Natomiast sny dają nam wskazówkę albo objawiają jakąś część Bożego planu. W księdze Joba Bóg raz odzywa się drugi, tylko się na to nie zważa. W śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka i w czasie drzemki na łóżku otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Kiedy człowiek w życiu jest tak zaangażowany, jego umysł w różne sprawy, jest mu trudno Boga usłyszeć. A Bóg chce mówić do nas. On za wszelką cenę chce zwrócić swoją uwagę na siebie. Język snów to jest język miłości. Ja powiedziałam, tam tato daje mocny ładunek, gdzie pokazuje swoje serce dla nas. Bóg posługuje się snami i wizjami, aby nazwać przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze do naszego przeznaczenia. Pamiętam, miałam taki sen, że jestem w windzie w wysokim wieżowcu, tak jak w Stanach Zjednoczonych na Manhattanie. Już wyższego nie mogło być. Jestem tam z moją siostrą kochaną Joanną. Winda jest mała. Jedziemy windą, ale ona zaczyna przystawać. Coraz bardziej słabo, słabo jedzie. Ogarnia mnie niesamowity strach i lęk. A wreszcie winda stanęła. Strach był tak realny w tym śnie rzeczywistym. I wydawało mi się, że ja już nigdzie nie ruszę. I nagle pojawia się postać w rogu windy, coś przekręciła w ścianie windy, nie w drzwiach. I nagle winda ruszyła i winda zajechała na sam wierzchołek wieżowca. Otworzyła się i ten pan mówi, proszę do mnie. Ja wyszłam, moja siostra. I winda się zamknęła i zleciała do dołu. A ja zostałam na wierzchołku wieżowca. I Bóg mówi, że w duchu postawi mi w autorytecie, że już nie będę spadać. Amen. Amen. Ale tam był potężny lęk. Tam była przeszkoda w drodze mojego przeznaczenia. Ten sen był kilka lat temu. Około 4. A więc pokazuje nam przeszkody. Czyli on troszczy się o nasze przeznaczenie. Amen? Ja wierzę, że to był anioł. Uzdrowienie. I wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. A więc kiedy Bóg wylewa tego ducha,
to On chce na wszelkie ciało, że właśnie w tym czasie końcu będzie wzmożone działanie darów Ducha Świętego. Amen. Które ma uwielbić Jezusa. Częściowo ta obietnica już jest wypełniona, ale nie do końca. Bo ja wierzę, że sny i wizje są głównym elementem proroczego wylania miłości Boga w dniach ostatnich. Amen. Ponieważ miłości nie ma lęku. Jeśli ty chodzisz w miłości, moi drodzy, też nie będziesz robić błędów, jeśli chodzi o twoje posługiwanie. Bo będziesz w miłości posługiwać, więc twoje motywy działania będą Boże. Amen. Celem tego wylania będzie obudzenie niewierzących. Dlatego ja wierzę, że my będziemy interpretować sny niewierzących. Będziemy sobie tak stawać stoliki na różnych imprezach i ludzie będą się nawracać do naszego Pana. Amen. Bo dar jest coś, co jest użytecznego. I w użyteczny sposób mądrości Bożej i rozsądku powinniśmy tym darem zarządzić. Amen. Bóg chce, żeby ludzie poznali, że Bóg jest Bogiem rzeczy ponadnaturalnych. Że On ich widzi, że On ich kocha. W języku hebrajskim są trzy podobne słowa odnoszące się do snu. Halam oznacza spowodować sen albo być śniącym. Halam. Drugim słowem określającym sen jest helem, oznaczające śnić. I trzecie, halom, oznacza śpiący, halom. Bóg wkłada sny w nasze umysły i w ten sposób czyni z nas śniących. W Nowym Testamencie wprowadza dwa różne słowa oznaczające sen. Są to słowa onar i enupnion. W Grece onar jest to słowo oznaczające zwykły sen, który pojawia się, kiedy śnimy. Sny są wizjonerskie w swojej naturze, ponieważ nasze umysły generują obrazy, które oglądamy w czasie snu. Bóg może używać snów do komunikowania się ze zwykłymi ludźmi i to robi. Przykład snu onar, na przykład w życiu Józefa, w pierwszym i drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, sny, które są związane z jego małżeństwem z Marią, ucieczką do Egiptu z Jezusem, powrotem do domu po śmierci Heroda. Są to typ snów ostrzegających, ale typ snów prostych. Rozpoznanie przychodzi od Boga i szybka reakcja w posłuszeństwie Józefa. Amen. A na przykład sen mędrców, którym zostali ostrzeżeni, żeby nie wracać do Heroda, też jest snem prostym ona. Drugie nowotestamentowe słowo, które Bóg dał do snu tu enupnion, odnosi się do wizji albo snu otrzymywanego, kiedy śpimy. Podkreśla zawarty we śnie element zaskoczenia. Użyte tutaj słowo enupnion jest, kiedy Piotr cytuje Joela. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Użyte jest tutaj słowo enupnion. Duch Święty zaskoczył wszystkich, kiedy został wylany. Amen. Chociaż oczekiwali Bożej obietnicy. Odnosi się to do takiego rodzaju snu, który ma efekt wstrząsu. Będą śnić sny, oznacza, sny sprawiają, że będą nimi zaabsorbowani. To rodzaj snu, kiedy naprawdę przykleja się do ciebie, kiedy się budzisz, i ciągle o nim myślisz, kiedy się budzisz. Bo tak ciebie w tym śnie coś zaskoczyło i pobudziło twoje zmysły, że nie możesz o tym śnie zapomnieć. Coś tam było szokującego, że nie możesz zapomnieć. Możesz wtedy poczuć w pomieszczeniu obecność innego światła, co jest manifestacją Bożej chwały. Czasami budzę się w śnie i w moim pokoju jest ciemno, ale ja widzę światła. To jest oznaką Bożej obecności, chwały. Amen. To jest rodzaj snu enupnion.
Ponieważ Bóg jest mistrzem w tkaniu snów i dawcą snów, a my jesteśmy ich odbiorcami. Tajemnicą bycia dobrze śniącym jest bycie dobrym odbiorcą. Więc zanim położysz się spać, wznieś do nieba prostą modlitwę. Oto jestem, Panie, jestem gotowy, by przyjmować od Ciebie to, co dla mnie masz. I On, ja wierzę, przyjdzie i nawiedzi. Sny niewierzących, to na przykład Abimelech miał taki sen. Bóg go ostrzegł, żeby nie spał z Sarą i uratował mu życie. Amen. Laban, taki trochę krętacz z niego był. Podczaszy i piekarz Faraona. Pamiętamy o snach, które wykładał Józef, które wypełniły się. Tak? Jeden wyszedł na wolność, drugi zawisł. Sen Faraona, 7 tłustych krów i chudych i o tych kłosach. Amen. Madianita z Księgi Sędziów, gdzie to było odwagą dla Gedeona, żeby podjąć działania. Tak? Nabuchodnesor, gdzie trudne było tłumaczenie snu dla Daniela, bo oznaczało, że Bóg rozprawi się z jego pychą. Sny mędrców i żony Piłata. Słuchaj, ja miałam taki koszmar dzisiaj, ty tego człowieka lepiej nie ruszaj, tak? Ona była poganką. Dlaczego Bóg daje sny niewierzącym? Ponieważ pragnie, aby zwrócili swoje serca do Niego. Ponieważ Bóg w swojej naturze nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale żeby każdy był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Biblia mówi odnośnie snów wierzących, danych prorokom i Bożym sługom. Abraham, prorok, zasnął i natychmiast opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Czytamy 1 Mojżeszowa 15:12. W tym śnie Bóg przemówił do niego o 4 wiekach niewolnictwa w Egipcie, którego mieli doświadczyć jego potomkowie, oraz uwolnienia ich z tej niewoli. A na przykład Jakub, wnuk Abrahama, otrzymał niezwykle mocny sen od Boga, który zmienił bieg jego życia. Uciekając przed zemstą swojego brata Ezawa, położył się spać na pustynnym miejscu z kamieniem pod głową zamiast poduszeczki i we śnie zobaczył drabinę sięgającą ziemi do nieba oraz aniołów wschodzących i wychodzących po niej. Na szczycie drabiny ujrzał Pana w całej jego chwale. Bóg przez to obiecał mu, że będzie towarzyszyć w jego podróży. Błogosławił i w gruncie rzeczy doprowadzi do bezpiecznego powrotu do domu. Po przebudzeniu Jakub był pod wrażeniem spotkania z Bogiem. Był to sen rzeczywisty z manifestacją Boga. Aby to upamiętnić, wziął kamień, którego użył jako poduszki i zrobił z niego pomnik, oblewając go olejem w akcie uwielbienia. Ta skała symbolizuje Jezusa Chrystusa, bo On jest skałą, kamieniem węgielnym. Jedna z największych prawd objawionych w tym fragmencie to przystępność Boga dla nas. On nie jest ponad naszym zasięgiem, ale troszczy się o to, co dzieje się w naszym życiu. To znaczy, że nasz Bóg jest dostępny do każdego z nas. Kolejny przykład, niezapomniany człowiek snów, to Daniel. W 7 rozdziale Daniela znajdujemy opis snu o 4 bestiach, reprezentujących 4 królestwa, które kolejno powstają na ziemi. 4. bestia, straszniejsza niż wszystkie inne, zostaje zniszczona przez Syna Człowieczego, który ostatecznie ustanawia Królestwo Wieczne. A w 37 rozdziale 1 Mojżeszowa mowa o śnie, o Józefie, w którym jego ojciec oraz bracia składają mu pokłon. 20 lat później sen Józefa wypełnia się literalnie. Kiedy z niewolnika stał się premierem Egiptu, jego bracia przyjeżdżają zrobić u niego zakupy, bo nie było jedzenia z powodu głodu. Józef stał się człowiekiem, który nie tylko otrzymywał, ale rozumiał sny. Przebywając w więzieniu, interpretował te 2 sny, o których mówiłam. Doprowadziło to go potem przed oblicze Faraona, któremu mógł wytłumaczyć sen o nadejściu wielkiego głodu. Przez interpretację snu Józef awansuje na premiera i zarządzał gromadzeniem zapasów jedzenia na czas niedostatku. Ja często interpretuję sny ludzi, którzy mają pewną pozycję w świecie. Oni nie rozumieją tych snów, ale kiedy zrozumieją, oni są mi bardzo wdzięczni.
bo najczęściej rozumieją 180 stopni inaczej. I nie byliby w stanie być przez Boga błogosławieni. A więc Salomon, najmądrzejszy człowiek, taki, kiedykolwiek żył na ziemi, otrzymał we śnie mądrość. Czyli we śnie przychodzi obdarowywanie ludzi. Ciekawa rzecz. Bóg we śnie obdarowuje. Ja miałam też osobiście taki sen, gdzie Bóg mi obdarowywał we śnie. Kilka snów. Bóg powiedział mu, aby prosił go o cokolwiek chce. Salomon był mądry gość. Prosił o mądrość, bo był mądry. Aby móc dobrze rządzić ludem. I Bogu to się spodobało, ponieważ to była ważna rzecz. I dał mu nie tylko mądrość, ale więcej rzeczy. Zagwarantował mu bogactwo i szacunek. Ale to otrzymał właśnie. Doświadczenie Salomona pokazuje, w jaki sposób cnot Boga mogą mieć czasem wymiar interaktywny. Bóg często rozmawia z nami we snach. Jest to sen wtedy rzeczywisty, z objawieniem. Ale też, że oczekuje odpowiedzi. A mieliście sny z aniołami, z którymi rozmawialiście? Kto miał? Chwała Panu. Bardzo częsty wymiar snu rzeczywistego. Najczęściej są to messengerowie, posłańcy Pana, tak jak Gabriel. To znaczy, że nie tylko on coś do nas mówi, ale też, że oczekuje odpowiedzi. Kiedy udziela nam przez sen duchowego wzmocnienia lub czegoś innego. Bywa podobnie jak w przypadku Salomona, że zadaje pytanie lub prowokuje jakąś reakcję, nie dlatego, że nie zna odpowiedzi, bo przecież on jest Bogiem. Jego pytania są raczej zaproszeniem do bliższej bliskości z Nim. Jan Paweł, którego sen o Matce Odenczyku przyprowadził go, moi drodzy, do miejsca głoszenia Ewangelii na kontynencie europejskim. Amen. I zmienił jego kierunek podróży. Skoro jesteśmy odbiornikami snów, potrzebujemy nadajnika. W ludzkim doświadczeniu przekaz senny może pochodzić z trzech źródeł. Pierwsze źródło – sam Bóg. Sny duchowe, inspirowane przez Ducha Świętego. Sny z Biblii są tego typem snami. Źródłem każdego z nich był Bóg, który przekazywał sny danym ludziom do spełnienia konkretnych celów. Również to były sny z Boga u osób niewierzących. Drugim źródłem, nadajnikiem snów jest sam człowiek. Naturalne czy duszewne sny są wytwarzane przez procesy zachodzące w naszym umyśle, woli, emocjach. Obraz, dźwięki, zapachy oraz inne stymulatory z dnia dostarczają surowego materiału, z którego nasz mózg tworzy naturalne sny. Musimy być bardzo uważni w rozgraniczyć sen naturalny od snu od Boga. Moi drodzy, nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają, wprowadzają was w błąd, zwiastują wam urojenia swojego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust Pana. Amen. Jak masz różne problemy, to gwarantuję ci, że wiele razy będziesz o nich śnił i to będzie sen z duszy. Trzecie źródło nadawania snów pochodzi ze sfery ciemności. Są tam sny zawarte fałszywe i okultystyczne. Są inspirowane demonicznie, podsuwane zwodniczo przez agentów zła. Takim przykładem fałszywych biblijnego objawienia znajdujemy w Dziejach Apostolskich 16 rozdział. Jak Paweł wyrzuca ducha Pytona z dziewczyny służącej, działającej w duchu wieszczy. Ona przynosiła Panom zysk, przepowiadając przyszłość, ale pochodziło to z fałszywego źródła. A więc mamy nauczyć się rozróżniać i ćwiczyć rozróżnienie we właściwy sposób. Dlaczego Bóg przemawia w języku snu? Co jest Jego celem? Abyśmy badali rzeczy Boże, bo jesteśmy narodem królewskim. Amen. Aby objawiać prawdy ukryte w zagadkach. Chce pobudzić w nas odruchy poszukiwania, odpowiedzi, badania. Daje nam zaproszenie do królowania, bo chwałą królów jest rzecz badać. Amen.
Kiedy zaczniesz poruszać się w rzeczywistości języka snów, Bóg będzie pokazywać ci swoje tajemnice, będzie dawać ci swoje objawienie, aby dzielił się z innymi. Jaki jest Boży cel w używaniu języka snów? On zachęca nas nie tylko do jego poszukiwania, jego przesłania, ale do wejścia w intymność z Panem. Bóg chce użyć języka snów, aby do ciebie mówić, umieścić ducha objawienia na twoim życiu i używać ciebie, aby błogosławić i budować innych wierzących. Masz szukać sam sercem mistrza snów i jego objawienia, aby o nas mogli powiedzieć, patrz, to jest ten człowiek, ten gość, co ma sny od Boga. Amen. Przeżycia ludzi z Bogiem rozpoczynają się zwykle od pojawienia się jasnych świateł i aniołów, ale nie tak zawsze jest. Kiedy mąż Boży był dzieckiem, wciąż powracał do niego sen, w którym wszystko było szare i ciemne. W nogach jego łóżka pojawiała się stojąca w cieniu mężczyzna, pojawiał się, który drwił z niego, a potem podnosił nóż rzeźnicki, tak jakby chciał go zanurzyć w jego ciele. Budził się wtedy przerażony i roztrzęsiony. To było straszne dla tego chłopca, który wyraźnie pamiętał atmosferę ogromnego lęku, która łączyła się z tym snem. Kiedy się budził, strach wypełniał sypialnię w domu, gdzie mieszka. Najważniejszą sprawą jest umiejętność rozsądzania. Modlimy się przeciwko nocnym koszmarom. Ale warto wiedzieć, że nawet koszmary, jeśli zostaną umiejętnie zinterpretowane, mogą być pierwszym wskazaniem na temat tego, co Bóg chce zrobić w życiu danego dziecka. Częste pojawianie się tych snów, nawet jeśli są ciemne, oznacza, że Bóg wzywa nad dzieckiem ducha objawienia. Wróg próbuje zniszczyć to powołanie, napełniając umysł dziecka czy dorosłego ciemnymi i brudnymi obrazami wedle własnego projektu. Bo wróg jest zagrożony przez to, co rzuca mu wezwanie. Sny, które wypełnione są ciemnymi, przygaszonymi, stonowanymi kolorami, zazwyczaj nie pochodzą z Ducha Świętego, ale nie zawsze tak jest. W moim życiu tak było. Czasami ciemne, szare sny były też od Boga. Duch Święty częściej posyła nam sny pełne jasnych, żywych, wesołych barw. Bo Biblia mówi o tęczy okalającej jego tron, o szmaragdowym morzu. Właśnie, kiedy miałam objawienie, byłam w niebie, ja to morze szkliste, szmaragdowe widziałam. Amen. Dokładnie jak o objawieniu Jana. Królestwo wroga pełne jest ciemności. Charakteryzuje się mrokiem umysłu, ducha i sposobu bycia. Mąż Boży miał sen powtarzający się, dotyczący groźnego ruchu nożem, co przynosiło go do otwartej wizji, czego na początku nie rozumiał. Dowiedział się potem, że siłą sprawczą stojącą za tym zjawiskiem jest duch śmierci. W czasie porodu tego męża Bożego pępowina owinęła się wokół jego szyi, uniemożliwiając mu oddychanie. Wcześniej jego matka poroniła i złożyła przyrzeczenie Bogu, że jeśli on odda jej syna, to ona poświęci go na służbę. Z powodu powołania nad jego życiem była walka związana z jego poczęciem, urodzeniem, a potem dzieciństwem. Moja mama miała krwotok, powinna umrzeć ona i ja. Jestem drugim dzieckiem, bliźniakiem, urodzonym po godzinie czasu, które miało zginąć. Amen. Więc często, kiedy człowiek jest powołany, już w łonie matki jest atak na tę osobę. Wróg chciał powstrzymać powołanie do sfery proroczej i walki duchowej nad jego życiem. Owinięcie głowy pępowiną sprawiło, że nabrała niebieskiego koloru. A co niebieski kolor w okręgach proroczych znaczy? Jako kolor objawienia. Co wróg chciał zniszczyć? Bóg to obrócił w dobro. Pierwsza modlitwa zainspirowana w nadprzyrodzony sposób przez Boga brzmi: Boże, proszę Cię, żebyś zbudził doradców takich jak Józef, ludziom, którzy sprawują władzę, tak jak czyniłeś to w przeszłości. Aby duch Józefa spoczywał nad życiem całego obozu proroczego, a ręka Pana była zawsze nad nami. Aby duch mądrości proroczej brady był nad nami, którzy pomagamy tym, którzy sprawują władzę. Druga modlitwa, moja, dotyczy mądrości. Modlę się w ten sposób. Panie, daj mi mądrość i innym, wykraczającą poza mój wiek, jak dałeś Salomonowi.
Daj mi ducha mądrości i objawienia do głębszego poznania Ciebie. Potrzebujemy, aby Boża mądrość wzmacniała nasze naturalne zdolności, wykształcenie i wiedzę. Przenosiła nas tam, gdzie nie możemy udać się o własnych siłach. Bo człowiek światły więcej może niż mocny. Trzecia moja modlitwa dzisiaj dotyczy błogosławieństwa. Boże, daj mi czyste serce, które zachowa mnie od złych dróg. Prorok Tracy właśnie, kiedy pisała do mnie, mówiła o czystości serca na tym obozie. Amen. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Amen. Dlatego, Panie, stwórz w nas czyste serce. Prawość ducha odnów w naszym wnętrzu. Módlmy się również o ducha dobrej rady. Módlmy się o ducha mądrości. Módlmy się dzisiaj o czyste serce. Czasami śnimy o przekazaniu namaszczenia z jednej osoby dla drugiej. Pewna kobieta odbyła wielogodzinną podróż, aby dać upominek pewnemu mężowi Bożemu, kupiony na pchlim targu w południowej Kalifornii. Nie rozumiała zupełnie, o co chodzi w tym wszystkim. Nie znała życia tego człowieka Bożego, ale wiedziała, że od Boga, że ma go to przywieźć. To była koszulka, którą wcześniej należała do Billa Brighta. Na kołnierzyku było jego nazwisko. Ubrał on tą koszulkę tylko raz do snu. I wtedy w czasie snu nastąpiło przekazanie namaszczenia, które było nad Billem Brightem, mężem Bożym, który przeprowadził miliony ludzi do Chrystusa. Tę koszulkę przekazywał później innym młodym ludziom, którzy są dziś liderami innych służb studenckich. Może to warto też koszulkę sobie kupić? Amen. Może ja tak wejdę w tę koszulkę, a potem wykupicie i ten dar się najszybciej przemieści, co? Bez chrztu w Duchu Świętym mamy relację, która przypomina czarną-białą telewizję. Ale kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, zaczynamy widzieć rzeczy w pełnym kolorze. Często mamy w snach i wizjach ludzi, których potem widzimy. Ja mam wizję w śnie człowieka, na oczy go nie widziałam, mówię, Panie, a co ja mam z tym fantem zrobić? Modlić się. A potem za jakiś czas ja widzę i Bóg przekazuje słowo prorocze. Duch Święty przypomina nam sny i rzeczy, które mówił do nas w snach. Doświadczamy wtedy zmiany w sposobie myślenia i postrzegamy rzeczy w inny sposób. Sny również udzielają nam odwagi do udzielenia zadań. Moi drodzy, Bóg powiedział, wołaj do mnie, odpowiem ci. I oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Amen. Duchowe sny są częścią naszego dziedzictwa jako dzieci Boże. Objawiają wolę Boga, pocieszają, zachęcają, informując, w jaki sposób powinniśmy się wstawiać za konkretnymi ludźmi. Ja wiele razy mam sny, Bóg mnie budzi, wstawiam się za sytuacjami, zdarzeniami. W tych snach widzę wypadki, ludzie wychodzą cało. Dlaczego? Potem się okazuje, rozmawiam z osobą, że właśnie o tej godzinie miał wypadek, ale nic jej się nie stało, bo Bóg mnie zbudził, ja byłam posłuszna, zaczęłam modlić się o tą osobę czy osoby. Ale jeżeli ty nie powstaniesz z łoża raz, drugi, trzeci, to już może Bóg do ciebie ze snem nie zapuka, tak? Tylko zapuka do kogoś innego. Bóg przemawiający do naszego ducha, nasz duch wołający do Boga i potem Duch Boży wstawiający się przez naszego ducha. Amen. Czy to nie jest cudowne? Wstawiennicy mają bardzo prorocy dużo snów, tak zwanych zewnętrznych. Kiedy stawiamy się o innych ludzi. Amen. Kiedy Duch mówi bezpośrednio do mojego ducha przez sny, kiedy budzi mnie w środku nocy, a mój duch do Niego woła i kiedy mój duch w jedności z Nim stawia się, podejmując walkę duchową poprzez sen, czy jakieś inne spotkanie z Bogiem, dotyka to wszystkich tych trzech wymiarów, o których powiedziałam. Jeden z mężów Bożych miał sen, co ma ogromne znaczenie. We śnie widział wielką armię nadciągającą w jego kierunku. W miarę zbliżania się budziła coraz większą grozę. Zaczął się bać, że całkowicie go zdepcze. Nagle perspektywa w jego śnie się zmieniła.
stał na równinie, na tym samym poziomie, co żołnierze. Kiedy zbliżali się do niego, zaczął rosnąć. Osiągnął rozmiar 2- i 3-krotnie większy niż w rzeczywistości, dzięki czemu patrzył na swoich wrogów z góry. Armia, która przed nim go przerażała, była teraz jak małe figurki pozbawione dwóch różnych postawione w dwóch równych rzędach. Scena we śnie zmieniła się i razem z wiatrem pojawiło się słowo. Często jest to znak aktywności anielskiej. A twoi wrogowie staną się w twoich oczach jak koniki polne. Ten mąż zaczął chorować. Zdiagnozowano u niego złośliwego guza. Ten sen pomógł mu popatrzeć na rzeczywistość z Bożej perspektywy, że wrogowie jego duszy i ciała są jak koniki polne. Że Bóg jest dobry i zwycięski. Miał pokój w sercu i w tamtym czasie dzięki modlitwie i Bożej obietnicy wrogowie stali się w jego oczach jak koniki polne i zwyciężył chorobę. To jest również modlitwa dla ciebie. Niech Pan sprawi, że wrogowie naszej duszy i ciała staną się jak koniki polne. Język snów jest częścią naszego dziedzictwa chrześcijańskiego. I moi drodzy, w pełni korzystajmy z tego. Amen. Przepraszam was, że ja przedłużam, ale są rzeczy, że ja czasami nie mogę przerwać. Amen. I to jest bardzo wielka prośba, żebyście byli cierpliwi. Dlatego, że ja nie lubię rzeczy robić po macoszemu. Ja i tak nie będę mówiła tak głęboko, gdybym wykładała same seminarium ze snu, ale chcę was uhonorować i powiedzieć jak najwięcej związane z tym tematem. Amen.